Cześć, witajcie. Jestem teraz już na Białym Krzyżu. Na samym Białym Krzyżu nie robiłem, bo popatrzcie, tam masa samochodów, ludzi, nie chcę ludzi nagrywać ani samochodów. Więc witam na Białym Krzyżu. Tutaj jest popularny stok narciarski do nauki jazdy na nartach. Dość malutki, ale w zimie zawsze tutaj śnieg leży. I dalej sobie tam ruszam w kierunku chaty wuja Toma. Jakieś pisało na strzałce 2,5 godziny. Mam nadzieję, że zrobię to szybciej. Jest jeszcze 12 i nie ma. No i w chacie wuja Toma podejmę decyzję, czy iść dalej. Zobaczymy, czy jakaś kontuzja nie odezwie i jak z pogodą. Na razie chmur nie ma, burza się nie zapowiada. Tam w oddali macie nowy stok narciarski, solisko. No i zobaczymy. A więc witam, zobaczymy się na chacie wuja Toma. I słuchajcie, jestem na przełęczy Karkoszczonka. Przed wami chata wuja Toma. I dalej sobie pójdę na Błatnią. Bądź na Klimczok, zobaczymy, podejdę trochę i zobaczę tam na rozdrożu, jak się czuję, bo będzie duże podejście. Przed wami jest Klimczok i Magura. Tam na przełęcz widzicie taką ścieżkę, jakąś godzinę trzeba iść do góry teraz. Dobra, spotkamy się tam w kolejnym punkcie. Cześć, jesteśmy na Błatniej, a więc dotarłem na Błatniej. Tam przy schronisku niedaleko nie będę kręcił, prawie 40 km wybiło. Tam już widzę, ludzie siedzą, masa, tutaj charakterystyczne drzewa na Błatnie i kto z was był, to wie. Nawet bushcraftowy tutaj ognisko palił i rozbijał obozowisko na którymś z odcinków. I słuchajcie, ja tam idę pod schronisko, tam nie będę kręcił i dalej wrócę na Klimczok. Później zobaczymy, co dalej. Zaczyna mnie kolano boleć. Zobaczymy. 40 km. Słuchajcie, jestem już na przełęczy między Klimczokiem a schroniskiem. Przed chwilą byłem na szczycie. Nie kręciłem tam, ponieważ dużo ludzi, a nie chcę kręcić ludzi, tak jak już powiedziałem. Jest 45 km. Idę do tego schroniska, napiję się znowu wody, coś zjem i przemyślę dalej, co robić. Odezwała się jedna kontuzja prawego kolana, zobaczymy. Mam nadzieję, że uda mi się kontynuować dalej. Tam u góry jest szczyt. Zapraszam. No dobra, widzimy się za chwileczkę znowu. Słuchajcie, Kozia Góra, 53 km przede mną, za mną, przepraszam, jeszcze przede mną Szyndzielnia i zejście do Bielska Białej, prawie do centrum, więc myślę, że te 60 rąbne, no już innego wyjścia nie mam, zawrócić nie zawrócę. Popularna Stefanka, w Brennej wam nic nie nagrałem, bo nie będę wam wioski nagrywał. Nie będę tam też wchodził, jakieś remonty trwają, oczywiście wiecie, jest zamknięte, dobra. Lecimy dalej, widzimy się na Szyndzielni. Dobra, słuchajcie, kończę na dzisiaj, 57 ponad kilometr. Ponad 13 godzin już idę. Pięknym widokiem na zachód słońca na Babiej Górze. I w dolinie. Dolina Żywiecka, Jezioro Żywieckie. Jestem już sobie na schronisku na Szyndzielni. Teraz czeka mnie tylko zejście tam na dół w kierunku Bielska, aż do domu. Myślę, że jeszcze z 4-5 kilometrów powinno być. No i tyle. Jeżeli więcej nie nakręcę, no to trzymajcie się. Będzie jakieś podsumowanie. I tyle. Jestem na Dębowcu. 62 km. Przede mną jeszcze asfaltem do domu około 2-3 km. A więc miało być 30. Rąbłem ponad 60. Szedłem od świtu do zmierzchu. Jak widzicie, jest już zachód słońca. Prawdopodobnie już słońca nie widać. Idę ponad 14 godzin. Dokładnie nie patrzyłem. I tyle. Jeżeli tu dotarliście do tego momentu, wiem, że materiały były kiepskie, ekran się cięsie, no trudno, przepraszam. Postaram się w następnym razem albo w lepszy sprzęt zaopatrzyć. Dziękuję, że byliście ze mną na tej wycieczce. Trzymajcie się i do następnego. Hej!